Siema, siema! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Jak to zrobić w ARK. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się może i banalnym dino, ale za to przydatnym. Może nam służyć jako nasz tak zwany pack mule do noszenia naszych przedmiotów. Jest też dość szybki, jeżeli go osiodłamy. I oswojenie jego jest łatwe. Ale potrzebujemy do tego przede wszystkim boli, żeby nam nie uciekł, bo jest płochliwy. No i oczywiście łuk, strzały usypiające, narkotyki i jagódki. Dino, o którym mowa, to oczywiście płochliwy parazaur. Mamy tutaj 2-3 parazaurów. Mamy tak, maila, mamy female'a, mamy maila. Myślę, że oswoimy tego maila. Chociaż ten female wygląda ładnie. Nie, dobra, oswoimy tego maila na 4 poziomie. Najwyższy poziom chyba, jaki tutaj występuje na tej w oazie. Tak, nie ma wyższego. Dobra. Nie będziemy się bawić z nim długo. To będzie odcinek bez cięć, bo jest to szybko. Czeka już na kolejny odcinek Megaloceros. Dobra. Bierzemy, przede wszystkim bierzemy bolę. I idziemy do naszego para. Gdzie on się podział? Tutaj jest. I tak. Rzucamy bolę w para. Tak jest. I teraz wystarczy pakować mu parę strzałek w główkę. No. Wystarczyły 2. Dobra. Mamy 4 poziomek. Wciskamy mu narkotyki, wciskamy mu jagódki. Nie będę go oswajał warzywkami, bo to jest dino, którego oswajamy na początku. Więc nikt na początku warzywek nie ma. Ale spójrzcie, 8,3% już zaczął wcinać, więc jest super. Tamte się oczywiście wystraszyły, to jest normalne. Jest tutaj tych para, mi się trochę ich tutaj porespiło. Jak widzicie, pierwszy odcinek już nakręcony w prawie skończonej nowej bazie w oazie. Także będzie fajnie tutaj. Będzie to fajnie wszystko rozbudowane. Gdzie ten Spino tam się wpakował na te skały? O, tam są też parki. Ale zobaczymy. Tam jeden chodzi. O proszę, też 4 mail. Tutaj female. Tu mi gdzieś chodził też jakiś jeszcze jeden. 2 mail. Bardzo ładnie. Dobra. Który masz poziom? 25 już. Ładnie. Poziom. O, jednego narkotyka mu damy i zobaczymy, co się będzie działo. To nam nie zaszkodzi. To wiecie co? W międzyczasie jakieś takie oprowadzenie po bazie. Więc tak. Tu jest jedna brama. Żeby nie czekać. Tutaj fajnie wygląda to wszystko z tych ruinach. Ładnie to zrobili. Dobra, tu jest jedna brama. Oczywiście jeszcze nie skończyłem do końca tych wszystkich murów. Bo tam będzie budowane to aż do samej góry. O, tu nam chodzi kastroid. Który ty masz poziom? 13. Czy mi się bzdurało, że 25 widziałem. Dobra, tutaj mamy kolejną bramę. O, jak fajnie liście się sypią. Wow. Dobra. Tak. Idziemy do bazy. Tu oczywiście Spino się nam pałęta, bo go puściłem sobie na wandering, żeby tutaj troszkę sobie pobiegał. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty kolego, masz chodzić tutaj. W wodzie. O. Odkąd tutaj biega Spino, nie zrespiła mi się żadna pirania. Jak Spino nie było, to co chwilę miałem tutaj nowe piranie. Także Spino się nimi na bieżąco zajmuje. Więc tak, tu jest Megaloceros oczywiście. I tutaj tak, Lightning Wyvern. Oczywiście tutaj jeszcze nieskończony jest nasze, prawda, Greenhouse. Jeszcze nieskończony. Bardzo dużo kryształów na to potrzeba, których niestety na razie nigdzie nie mogę znaleźć. Znaczy się wiem, gdzie są, ale jeszcze tam nie leciałem. Tu oczywiście nasze prawie już wszystkie dino, które przeniosłem.
główny budynek, prawda, z przedmiotami, ze wszystkimi tymi. Tutaj mamy jeden artefakt, tutaj mamy takie, można powiedzieć, chłodziwo i do tworzenia, mortary. Tutaj też jeszcze wszystkiego nie dokończyłem, oczywiście. Fabrykator 2T, dwie lodóweczki. Tutaj ukryłem kable w środku, żeby ich nie było widać. Zrobiłem też małe pięterko z dwoma łóżkami i, prawda, generatorem z takim widoczkiem na to wszystko. Trochę widok powinien chyba być w drugą stronę, ale dobra, zobaczymy, co to dalej z tego wyjdzie. Oczywiście wybieg dla owieczek i całej reszty bandy, które tutaj też się wszystko szkoli. Także jest ok. O, jak ładnie wszystko się tutaj szkoli. Jedzonko mają. O. Tam oczywiście jest kolejna brama, też jeszcze do końca murami nie skończona, bo na razie zajmowałem się innymi rzeczami w bazie. A przede wszystkim przenoszeniem tego wszystkiego, bo to trochę czasu jednak zajmuje. Dobra, wracamy do naszego parazaura. Żeby nam się nie obudził. O, on się już chyba nawet oswoił. No. Mały tur i parazaur oswojony. Dobra, mamy naszego para. Dostał jeden poziom, także wygląda spoko. Zabieram mu narkotyki, bo nie są potrzebne. Damy mu enable following, bo ja chcę, żeby on poszedł z nami do bazy. On się nam do czegoś później przyda. Idziesz? Idzie. Dobra. Do czego jest parazaur? Zaraz mu zrobimy siodło. Parazaur ma na 9 poziomie siodełko, więc 50 fibera, 80 hajda i 15 uda, więc praktycznie żadne materiały na początek. Jak mówię, to jest początkowy dino, który może nam się przydać. Na 5 poziomie jego statystyki wyglądają tak, że on ma udźwigu 480, więc jak mówię, początkowy nasz pack muł, czyli taki muł do noszenia, prawda, wszystkich przedmiotów, które gdzieś tam możemy sobie nafarmić, więc może się przydać nam. Nie łaź za mną, ja idę mu zrobić siodło. Co to było? 50 drewna. O, nie mam tyle drewna? To jest grane. Mam tyle drewna, dobra. 50 drewna, tam było 80 chyba tego i 9 poziom. Fiber 50, dobra. I tutaj fibera nie mam. Tu mam fiber. Fiber 50. Parazaur. Tak. Dobra. No, twórz się. Narkotyki oddam tylko. Jeszcze wszystkich narkotyków nie przewiozłem, także dopiero mi to zajmie chwilę. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Dobra. I tak, parazaur, siodełko. I mamy parę. Para co robi? Co to było? Prawda, parazaur jest też chyba po TLC, więc tak, przede wszystkim farmi, prawda, niewielkie ilości, ale farmi nam jagódki. To chyba wykrywa predatorów. To znaczy, jeżeli w pobliżu będzie jakiś, prawda, mięsożerca, to nam go wykryje. Zaraz to sprawdzimy. Ma też jeszcze jak. O, właśnie, jest H. Horse Jesting. Dobra. Pod klawiszem C też ma dodatkowy jakiś, prawda, skill, czy jak to nazwać. O, przepraszam. To taki mały dodatek.
O, level Parasaur 5, detect an enemy. I wykrył gdzieś wroga. Tylko... O, detect enemy. Tylko dlaczego... Ja go nigdzie nie widzę. Wody mi brakuje. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Tylko tak. Wyśniemy tego zrzuta, żeby mi tu nie przeszkadzał. Dobra. I rozjaśnimy trochę i będziemy patrzeć, gdzie on wykrył tego wroga. O! Prawda, tam są wrogowie, czyli dino, które mogą nam zaszkodzić. Czyli bardzo przydatna opcja. Dobra, ja chcę jeszcze sprawdzić jedną opcję, gdzie ten maluch tu gdzieś biegał. O, tu jesteś. Tu jest ten maluszek, więc ja użyję na nim... To jest jakiś ryk i chyba uciekają inne dino, tak? Tak. To po prostu odstrasza inne dino, które są w pobliżu. Też przydatna opcja. Czyli fajna. Czyli Parasaur po dodatku TLC stał się przydatnym dino. Ok, gamę zmniejszę. Tak mi się wydaje, że to było po TLC, bo nie pamiętam, żeby wcześniej on miał takie skille. Więc to chyba się stało po którymś TLC. Chyba tak, bo on tak nawet nie wyglądał ładnie kiedyś. Dobra, to było chyba pierwsze TLC z tego, co kojarzę. Także Parasaur jest przydatnym dino. Stał się bardziej przydatnym dino niż był kiedyś. Kiedyś służył tylko jako pakmul, teraz nam służy jako radar i jako odstraszacz. Czyli miło. Dobra, ciebie zaparkuję tu. Czyli Parasaur. Ojku, zaraz padnę, bo mi się torpor nabija, bo wody nie mam. O! Co to się stało, że nie mam wywiernie tych? Wody. Dobra, dziękuję za wodę. Czyli w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, do lajków. Kolejny odcinek dzisiaj. Dzisiaj będą dwa odcinki. Także to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!